Marzena Rogalska pokazała biust. To zdjęcie zobaczyły tysiące internautów. Wy też powinniście. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie Marzeny Rogalskiej, 52L, z nagim biustem. Dziennikarka zasłoniła go jedynie, cenzurując napisem. Jak dowiadujemy się z opisu pod fotografią, Rogalska zapozowała topless w szczytnym celu. O co chodzi w akcji, którą promuje? Marzena Rogalska to dziennikarka radiowa i telewizyjna, która prowadziła programy takie jak Dzieciaki Górą. Czy Pytanie na Śniadanie. Można było usłyszeć ją również w licznych audycjach, takich jak Na Językach, Kuranty oraz Między Słowami. Obecnie Marzena Rogalska prowadzi program Miasto Kobiet emitowany na antenie TVN Style. Poza występami w telewizji dziennikarka chętnie udziela się również w mediach społecznościowych. Profil Marzeny Rogalskiej na Instagramie obserwuje przeszło 500 000 internautów. Gwiazda nie tylko publikuje tam zdjęcia, które zachwycają lub, jak w tym przypadku, szokują odbiorców, ale i dzieli się z nimi swoimi przemyśleniami. Tym razem Marzena Rogalska opublikowała zdjęcie topless, które, jak wyjaśniła, zostało zrobione w sierpniu bieżącego roku. Powstało ono w ramach akcji Top Freedom, która swego czasu opanowała internet. Jest to akcja promująca równość i akceptację do odsłaniania klatki piersiowej niezależnie od płci. Akcja upominająca się o prawo do karmienia piersią w miejscach publicznych, o równy strój szkolny niezależnie od płci. O nieseksualizowanie dziewczynek i szacunek dla każdego ciała bez względu na jego cechy. Napisała Marzena Rogalska, przypominając główne założenia inicjatywy. Jak wyjaśniła, to właśnie akcja Top Freedom była inspiracją do rozmowy dotyczącej seksualizacji kobiecego ciała, do której zaprosiła SPECJALISTKI. Fani przyjęli nowy wpis oraz zdjęcie Marzeny Rogalskiej z dużym entuzjazmem. Większość z nich wyraziła swoje poparcie dla wspomnianej inicjatywy. Piękne zdjęcie, piękna akcja, uwielbiam Twoje społeczne zaangażowanie, cudowny i niezwykle ważny projekt. Bardzo wspieram, bardzo ważne tematy, brawo, czytamy. Pełny wpis Marzeny Rogalskiej oraz jej odważne zdjęcie znajdziecie poniżej. Co sądzicie na temat akcji Top Freedom? Napiszcie w komentarzach.